Chodź, koniu! To nam brzydka. Dwizja! A więc sprawa wygląda tak, że usunęłam moje intro i teraz mamy takie... tylko na chwilę, póki nie wymyślę czegoś lepszego. Więc to nadal ja i witam was na filmie z Dwizją w roli głównej. Zaraz wam się jeszcze dokładnie przedstawię to, co nagrałam telefonem, więc no. Nie dziwcie się nowemu zmianie, to jest na chwilę. Hej, ja jestem Gosia. Dzisiaj mamy... koń mi uciekł. Przepraszam, koniu. A dzisiaj mamy dla was taki trochę inny filmik, ponieważ będzie w nim uczestniczyć ten piękny koń, który się sam prowadzi. Czyli mój pierwszy koń, Dywizja. I będę sobie na niej jeździć w tym czasie, kiedy Dobrówka będzie miała swój programowy trening ujeżdżeniowy. No, więc zobaczymy, jak będzie. A Dąbrówka właśnie patrzy na mnie z miłością. Dawno nie jeździłam na dywizji. I ostatni raz na dywizji jeździłam chyba z 3 miesiące temu. Ale pochodź, przechodzimy sobie jakieś kawaletki albo drągi. Ona niestety przez swój stan zdrowia nie może jakoś super pracować. Ale takie podstawowe rzeczy już wiele razy w stanie wykonywałyśmy i wszystko było ok. Prawda, koń? Widzicie, jak ona się błyszczy? To jest jedyny koń, który wykorzystuje wszystko, co dostaje w 120% i to wszystko, co bierze z trawy. Ona jest zawsze gruba, przykro mi taka prawda. Kowalerz spytał, który to miesiąc. I jeszcze na tak wszystko zawsze grzyszczy. Grzywę ma bardzo długo. Jeśli podobają wam się takie filmiki, gdzie Dywizja jeżdżę na innym moim koniu, to dajcie mi znać w komentarzach. A pomyślmy, może nagramy coś więcej. Tak jak wam kiedyś chyba już mówiłam, mam zamiar też odgrzebać jakieś moje stare filmy. Nie wiem, czy coś znajdę na Dywizji, ale na Kani na pewno, bo dużo skakałyśmy. I no, teraz idziemy się osiodłać i wyczyścić najpierw. A dużo nas czyściutka. I idziemy na trening. Moje studia zaczynamy pracę z tempem. Chciałam tutaj większość tego nie widzieć, ale większość pracy na dywizji jest wstępie, bo to dla bezpieczeństwa, żeby nie kulała, przejeżdżamy zakręty wstępie. Nawet jeśli wylotowałyśmy czy kusłyśmy wcześniej, więc tutaj są tylko te urywki, które mieściły się w kadrze i zaczynamy są wstępie, no bo tak jest ułożona kamera. Co nie znaczy, że oczywiście nie galopujemy i nie robimy innych różnych rzeczy. No ale mówię, tutaj ograniczyło mnie obiektyw. Generalnie praca na dywizji to jest takie trochę jakby się siedziało na jakiejś poduszce albo kanapie, ona jest tak miękka i tak jakby szeroka i duża. Bywały okresy, że była tak jakoś zbudowana, że miała normalnie zakwasy pojeżdżone, to się tak była szeroka. O właśnie widzicie, tutaj sobie pulsujemy. Ona nie kuleje, ale tak to znaczy ten miejsce, w którym idzie. I tak teraz jest 10 razy lepiej niż w niektórych momentach. Nadal, jak tu widzicie, właśnie podróżnica drągi. Oczywiście tutaj to jest koń, który wiecznie ponosi, to inna sprawa. Nie wiem, bo co się zrobiło, tak tego nam dałam dla fanów. Ale właśnie wracając, to ona nadal pamięta to przechodzenie drągów, ale to jest bardzo ciężki ten temat. O. Tutaj daliśmy też jej przeskoczyć przeszkody. Pamiętam z dzieciństwa, tam kilka razy nie skakałam, że to był najcudowniejszy i tak najbardziej bezpieczny i stabilny koń do skakania, no ale niestety te nogi ją ograniczają i tutaj trzeba też mieć na uwadze, no, żeby za mocno nie dać jej popalić na tym no, aczkolwiek tutaj raz jedną albo dwa razy gdzieś tam czasami takie malutkie skacze, a bardziej no, Dywizja mnie przenosi przez nie. A to jest jeszcze z drugiej perspektywy w te mierzenie drągów. Niestety no, Dywizja to jest bardzo charakterny koń. Jak ktoś wymyśli, to tak jest. Dobra, zostało mi 39 sekund, żeby nagrać z wami pożegnanie, więc dzięki za obejrzenie, nie wiem, co mi z tego wyszło. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spojrzycie na Dywizję, która właśnie tutaj się zbliża do aparatu i 30 sekund, dzięki.